Cześć moje kochane kociaki, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj będę z wami tutaj przed kamerą testować nowość, tak, tym razem to jest nowość, którą zakupiłam w Hebe. Jest to podkład Eveline Wonder Match Lumi Skin Absolute Glow, także to jest tak jakby inna wersja podkładu Wonder Match, właśnie bardziej rozświetlająca. Także nie przedłużam i zapraszam was serdecznie do testu, do oglądania dalej. Dobrze, moi kochani, kawka już jest. Standardowo, przynajmniej wtedy jak nie zapominam, zaczniemy sobie od obietnic producenta tego podkładu. W ogóle jestem się ubrana pod kolor. Taki przypadek. Eveline Wonder Match Lumi Skin Absolute Glow. Mega się cieszę. Vegan Friendly Second Skin Effect Hyaluronic Acid Niacinamid Witamina C. Dobra. I teraz mamy tak. Luksusowy podkład Wonder Match Lumi to kosmetyk, który zapewnia cerze wielowymiarowy glow. Intensywnie nawilża, ożywia, rozświetla skórę. Formuła wzbogacona witaminem C dodaje cerze promiennego blasku. Kwas hyaluronowy zapewnia jej odpowiednie nawilżenie, a wyciąg z róży francuskiej wygładza, odżywia skórę i działa przeciwzmarszczkowo. Niacynamid i ekstrakt z pestek moringa poprawiają kolor i strukturę cery. Vegan friendly. Nie ma tutaj napisane nic o takiej, czy to jest długotrwałe, czy to jest takie wykończenie matowe jest napisane, tak? Głównie tutaj się producent widać, że skupił na tej, że tak powiem, stronie pielęgnacyjnej. Natomiast mnie bardzo ciekawi, jak on będzie wyglądał na skórze. Słuchajcie, z tego co już tam podglądałam, to kolor jest piękny. Zaraz wam pokażę. Nieotwierany, natomiast tam z koleżanką żeśmy sobie odkręciły i sprawdziłyśmy kolor i konsystencję. W sumie ona bardziej sprawdzała, ja sobie teraz właśnie to zrobię. Zobaczymy. Podkład jest zwarty. Nie jest lejący się, ale zobaczcie ten kolor i jaki on jest piękny. To jest, ja mam, słuchajcie, bo wam nie powiedziałam, 05 Light Neutral. Kolor jest śliczny. Nie wiem, czy nie będzie na mnie za jasne, bo ja się opaliłam, wręcz spaliłam. No, jest taki plastyczny pod palcem, taki jakby lekko żelowy, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Dobra. To co, przechodzimy. Lekko pachnie, ma zapach. On, nie wiem, czy on nie pachnie podobnie jak ten. Zaraz sprawdzę. Nie, w ogóle to nie jest to. Ale jakiś mój podkład już tak kwiatowo pachnie, wiem. Z Ingrid pachnie podobnie podkład, taki lekko kwiatowy zapach. Standardowo gąbka i przechodzimy do aplikacji. Zobaczymy, czy będzie kryjący, jakie to krycie będzie. Ja oczywiście mam na twarzy tak, pielęgnację już taką bardziej letnią, czyli lżejszą tą pielęgnację sobie już teraz używam. A plus oczywiście mój ulubiony na ten moment krem z filtrem mam nałożony. Jezu, przychodzi lato i mnie tak wysypuje na twarzy, że to jest niepojęte. Dobrze tutaj wklepuję. I zaraz sobie zobaczymy, jak podkład wygląda. No jest taki, jak przekręcę głowę, to jest faktycznie efekt rozświetlenia. Na pewno nie jest to satynowy mat. Tak jak w tamtym przypadku, tej pierwszej wersji, którą testowałam na kanale. Link do testu w tej oryginalnej wersji z czarną nakrętką znajdziecie albo w kartach, albo wrzucę wam w link pod spodem, bo nie wiem, czy uda mi się dodać do kart. Także tutaj jest krycie lekkie, bym powiedziała, w stronę do średniego krycia. Nie przykryło mi tego tutaj pryszcza, ale za to wykończenie jest bardzo ładne i świetliste. Jedziemy z drugą stroną. Kolor jest super. To będzie też dla osób bladych fajny naprawdę kolor.
przypominam, 0,5 light neutral, bo potem się, ja w filmie mówię kolor, ale i tak się później pytacie w komentarzach, więc powtarzam, 0,5 light neutral mam kolor. Ja w tej chwili podkład kupiłam na promocji za chyba coś około 30 zł. Zamówiłam, ja większość kosmetyków teraz zamawiam przez aplikację Hebe. Ostatnio mi się tak dziwnie, niefortunnie zdarzyło, bo chciałam też z Wami dzisiaj przetestować bronzer z Eveline, ale niestety musiałam go oddać, bo dostałam używany produkt. Nie wiem, jak to się stało. Myślałam, że jeśli chodzi o magazyn, myślałam w ogóle, że to oni wysyłają z magazynu, poczekajcie, bo mnie z ostrości wyszłam. Myślałam, że w Hebe wysyłają, jeśli chodzi o online, wysyłają to z magazynu. Nie wiem, jak to tam wygląda, ale w każdym razie dostałam podkład. Nie podkład, tylko ten bronzer dostałam używany. Po prostu otworzyłam go i nosi ślady użytkowania, było widać ślady pędzla. Był taki trochę skawalony jakby od sebum i takie rysy od pędzla były na nim. Ja stwierdziłam, o nie, ja nie będę, nie po to płacę, nie po to zamawiam, żeby mieć otwierany produkt po kimś. No i tak to wygląda. Takie, no, do średniego krycia bym powiedziała. Raczej tutaj mocnego nic nie uzyskamy. Zrobię sobie jeszcze czoło poza kamerą i Wam się pokażę, jak to wygląda na całości. Dobra, tak wygląda ten podkład. Możecie sobie zobaczyć. Bardzo... Czekajcie, bo się coś ściemniło. Bardzo ładny jest ten podkład, podoba mi się. Dobuduję sobie jeszcze tutaj krycie punktowo korektorem też z Eveline Liquid Camouflage. O. Zobaczymy, czy się da dobudować korektorem. O. Ładnie się wtopił w podkład korektor. Tu mam jeszcze jakieś przebarwienie. Dobra, więc to by wyglądało tak. Ja się przypudruję teraz, wykończę cały makijaż. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tak wygląda skończony makijaż. Muszę przyznać, że wygląda bardzo ładnie. Chciałam tylko jeszcze dodać, że ja ogólnie na twarzy podkład przypudrowałam pudrem z Affectu. To jest w tym takim rose goldowym opakowaniu. To jest puder Affect Charming Glow Press Powder. Ja mam w odcieniu 0001 Secret Glow. I ogólnie ten puder delikatnie będzie przyciemniał podkład. Natomiast nie jakoś bardzo, tylko chcę Wam to powiedzieć, żebyście mieli na to poprawkę, że jest to puder z kolorem i on delikatnie podkłady przyciemni. Dodatkowo jeszcze mam na twarzy jako bronzer, ja tego używam. Oczywiście mój ukochany od wielu, wielu lat Golden Rose Terracotta Mineral Powder, czyli jest to po prostu puder mineralny, który ja używam jako bronzera. A używam go jako bronzera dlatego, że on daje takie ładne, satynowo-perłowe wykończenie. Widzicie, już jest tutaj zdenkowany. Ja naprawdę niezliczoną ilość już tego zużyłam i na razie nie potrafię znaleźć zamiennika, nawet jakbym chciała. Myślałam, że ten z Eveline sobie wytestuję i porównam, no ale trudno. Czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Na ten moment ten podkład mi się podoba, bardzo na twarzy. Podoba mi się też szata graficzna, fajnie, że się odróżnia od tego czarnego Wonder Matcha. Bardzo mi się podoba opakowanie. Ten odcień różowego jest taki, no, fajny, wygląda ten podkład. Widać od razu, że to jest coś takiego jakby, nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Tamten wygląda, że to może być właśnie podkład taki długotrwały, matujący, a ten mam wrażenie, że jak się popatrzy na butelkę, to że jest taki podkład lżejszy, bardziej taki właśnie świetlisty. No i ten mamy też dodatek Lumi, podpis, więc od razu widać, nie? No, także jeśli chodzi o to, no to wygląda w ten sposób makijaż. Już Wam mówię, którą mamy godzinę, mamy 10:17.
Ja przyjdę do Was z podsumowaniem tego podkładu, oczywiście jak zawsze wieczorem. Także wy widzicie mnie za chwilę, a ja wracam za parę dobrych godzin. Witajcie ponownie, mamy godzinę 22:22. Jeśli dobrze pamiętam, to skończyłam tamtą część testu chyba chwilę po 10, więc minęło 12 godzin. Czas na podsumowanie tego podkładu. Ogólnie jestem bardzo wyświecona, że tak powiem, po tym podkładzie i po tym pudrze. Niemniej jednak mi to nie przeszkadza, ja taki efekt lubię. Akurat w połączeniu, słuchajcie, ten podkład plus ten puder rozświetlający i jeszcze masa rozświetlaczy, muszę Wam powiedzieć, że uwydatnia trochę pory. Natomiast mi to zupełnie nie przeszkadza, natomiast uczulam na to, jeśli ktoś jest przewrażliwiony na tym punkcie. Zobaczcie sobie z bliska. Niech się wyostrzy. O, widzicie? I to robi większość w sumie podkładów rozświetlających. Zobaczcie sobie czoło. Także tutaj Was uczulam, jak ktoś nie lubi takiego efektu, to żeby był świadomy, że tak może się zdarzyć z rozświetlającym po prostu pudrem w połączeniu z tym podkładem. Chyba że sobie nałożycie jakiś mocno matujący, wygładzający, to ten efekt może być inny. Podkład bardzo ładnie się utrzymał przez te 12 godzin. Praktycznie tutaj się nic nie zmieniło, lekko tylko na brodzie jest wytarty, ale bardzo nieznacznie. Zobaczcie. Tu. Więc muszę przyznać, że jak na taki rozświetlający podkład jest to propozycja podkładu dość trwała. Kolor jest bardzo ładny, także serdecznie polecam osobom, które są jasne. Bardzo dobre wrażenie na mnie ten podkład zrobił i na pewno będę go, słuchajcie, używać teraz na co dzień w połączeniu z tym pudrem rozświetlającym z Affect. Fajnie, nie widać mi żadnych zmarszczek, słuchajcie. Patrzcie, nie mam żadnych zmarszczek na czole, praktycznie. A czasami bywa, że mam dość głębokie. Nic nie pochodziło w bruzdy tutaj nosowo-wargowe, więc naprawdę duży plus. Wszystko mi się podoba. To będzie, myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych podkładów. Fajnie, że wyszła ta wersja bardziej rozświetlająca, bo tak jak kiedyś wspominałam, tamta była dla mnie zbyt taka matowa i mi się ten efekt nie podobał, natomiast tu jest super propozycja. Jeśli ten film Wam się podobał, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, w komentarzach napiszcie mi, czy już testowaliście ten podkład. Będę bardzo ciekawa Waszych pierwszych wrażeń, opinii. Zostawcie subskrypcję, ponieważ będziemy się widzieć w następnym filmie w czwartek o godzinie 20. Niestety w tym tygodniu nie wyrobiłam się kompletnie z niczym i film pojawił się dzień później. Natomiast standardowo widzimy się w czwartki o 20:30, więc zostańcie ze mną koniecznie. Dajcie suba z dzwonem, wtedy będziecie mieć powiadomienie, że dodałam nowy film z testem podkładu najczęściej, bo widzimy się w testach podkładu i innych też produktów. Także nie przedłużam. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa, pa!